Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj nowe życie Idy, jak widzicie. Kolejny odcinek, już trzeci i od razu odpowiadam na pytanie, tak, będzie więcej odcinków z tej serii, bo ostatnio się zastanawiałam, czy właśnie wprowadzić tą serię na stałe, czy jednak tylko tak czasem, randomowo, wiecie. No bo miałam dylemat, czy ta seria, czy seria z Idą i, znaczy z Eli i z Jenny, no ale wy zagłosowaliście i pisaliście, doradzaliście, że ja zdecydowałam, że będą obie serie, ponieważ i na tą serię są chętni i na tą, więc postanowiłam, że te serie będą pojawiały się w każdy piątek naprzemiennie, raz jedna, raz druga. Czasem jedna pod rząd dwa razy, czasem nie. Także zapamiętajcie sobie ten dzień, jeżeli lubicie tę serię, to wpadajcie w piątki na mój kanał, tam wtedy zobaczycie po prostu, czy jest, czy nie ma, czy co, czy jak, czy gdzie. Także takie małe info i też od razu zaproszę Was na Discorda, bo założyłam z Kasią, Kaś, założyłyśmy Discorda, jest już tam troszeczkę osób, więc jak macie ochotę wpaść, to zapraszam, link oczywiście w opisie. A, dobra, słuchajcie, lecimy z tym, bo mamy już sobotę. Ja tutaj trochę pograłam, nawet trochę więcej niż trochę, pewnie z tydzień. No i też pytałam Was się, czy z Olgą przy tę zagadkę Strangerville rozwiązywać na odcinkach, czy raczej sobie sama, a napisaliście, że z Wami, że chcecie tą zagadkę na odcinkach, więc okej, nie ma problemu. Obejrzałam sobie parę moich odcinków, które nagrywałam wcześniej, jak ten pakiet tylko wyszedł, bo zapomniałam w ogóle, jak o co tu chodzi. No i zdecydowałam się, że dam Oldze póki co tą aspirację, właśnie tajemnicę Strangerville, póki sobie ona nie rozwiąże tej zagadki. Ogólnie to Olga ma urodziny. Zaraz, w sumie jutro. Więc zrobimy sobie urodziny dla Olgi. No i ona będzie już młodą dorosłą, więc będzie mogła się w 100% zająć właśnie tą zagadką. No i też podejmie karierę właśnie tego wojskowego, co, że mówiłam Wam w ostatnich odcinkach. Więc dobra. Jeżeli chodzi o zmiany w domku, to trochę zrobiłam remontów, bo tutaj teraz Ida dobrze zarabia, bo ma już maksymalny poziom tego malowania, więc już Kajsik się zgadza, chociaż jeszcze nie do końca wszystko skończyłam, no nieważne, ale jeszcze nie jest wszystko zrobione, powoli, więc tak, słuchajcie, zrobiłam kuchnię. Tak, ja wiem, ta kuchnia jest żółta aż za bardzo, ale właśnie w tym jej cały urok. Dziewczyny lubią kolory i naprawdę u nich każde pomieszczenie ma chyba inny kolor, no ale cóż, taka właśnie jest tutaj, Jezu, zabrakło mi teraz słowa. No ale tak, taka jest wizja tego domu po prostu. Więc dałam tutaj klauna zobaczyć, co tu się będzie działo. Sprzedaj po kosztach. Czy tutaj coś będzie z tym klaunem? Podobno coś jest, nie wiem. I tak, możecie zauważyć, że miałyśmy pożar, ponieważ no Olga robiła i tu spaliła trochę rzeczy, więc tutaj musimy 13 tysięcy, żeby tą kuchenkę z powrotem nam tutaj te gesty, ale to Ida namaluje obraz i już. Dobra, tutaj mamy coś takiego. No i zrobiłam też salon, który jeszcze nie jest skończony, nie ma na przykład zasłonek. Ma taką ala rogówkę. Tutaj mamy kominek, a tutaj mamy telewizor. No mówię, jeszcze to nie jest skończone, tutaj jeszcze się z tym będę bawiła. Więc tak, no i też co u naszych milusińskich, proszę bardzo, u nich też się powodzi bardzo ładnie. O, tutaj się popsuł kran, ale to sobie naprawią. Co ja tu się będę martwić? Naprawią sobie chłopcy. Więc tak, tutaj dałam im sztalugę, żeby się nie nudzili, tylko malowali czasem obrazy. Pingwin też się zepsuł, też. No to też będą mieli co robić. No i jak widzicie, podzieliłam im na trzy strefy. Mają toaletę, mają dzienną strefę i mają sypialnię, więc po prostu full wypas tak tutaj sobie jest. Dobra. Okej, także lecimy z rozgryweczką. Ida, co ty robisz? A, no tak, Ida maluje sobie obrazy, no bo no, tak zarabiamy na to. Może pokażę Wam w ogóle dziewczyny w kas, bo troszeczkę je przebrałam, troszeczkę stroi zmieniłam, więc chodźcie do... Okej, jesteśmy w kas. No i jak widzicie, ten strój w sumie ona miała. I jedyne, co się zmieniło, to bluzka. Bo bluzkę dałam troszeczkę taką właśnie, troszeczkę inną po prostu. I tak, to jest jej drugi strój, który ona już miała. A to jest jej trzeci strój, który jej dałam. Ida jest troszeczkę taką właśnie modnisią. Teraz to schudła sporo. No i tak dość się ubiera, myślę, że odważnie nawet bym powiedziała. No i tak to wygląda.
Jeżeli chodzi o jej strój oficjalny, to nic nie zmieniałam. A sportowy jej dałam drugi, bo ona tak mocno ćwiczy, że postanowiłam, że dam jej jakiś taki trochę lżejszy strój. I w sumie to chyba tyle. A, no i taką piżamę jeszcze jej dałam, chociaż w sumie ta piżama nie jest jej do niczego potrzebna. A i imprezowy chyba jej zmieniłam, bo miała taką dość dziwną sukienkę, więc dałam jej tę. No i dobra, i chyba tyle. A u Olgi też dałam parę stroi, a dałam jej na noc, dałam jej coś takiego bardziej o. No i dałam jej o ten strój. Wiecie, Olga jest takim chłopczycą, tak dość chłopiarą, więc dałam jej coś takiego, czyli taki tak naprawdę dres i taka luźna koszulka. Te ogrodniczki, które miała, jej zostawiłam. No i to jest właśnie ten strój, który wam już pokazywałam. Nie pokazywałam wam jeszcze. Taka koszulka, spodnie, trampki. Ta koszulka, jak zobaczyłam na modach gdzieś na stronie, to mówię, o, dla Olgi, więc ją pobrałam. I tak w sumie z reszty stroi to chyba nic nie zmieniałam. No, takie małe zmiany, ale zmiany, więc to tyle na razie. Okej, okay, Olga robi sałatkę, czyli śniadanie w naszej żółtej kuchni. Potem może troszeczkę tu ogarnie, bo mamy 8 tysięcy, więc jeszcze nas na odkupienie tej kuchenki nie stać. A chciałabym jednak, żeby to ta kuchenka była. A tutaj mamy nawet coś na herbatkę. Jutro jak zrobimy sobie urodziny Olgi, to właśnie tutaj możemy tacę podać. Zaprosimy sobie ludzi i ogólnie... Dobra, możesz to schować. Brakuje ci zabawy, to weź chodź tutaj telewizor pooglądaj czy coś. Dawaj. Dawaj. No i pójdziemy na miasto, bo tutaj musimy, patrzcie, rozmawiać o Strangerville z 5 simami i kupić bibeloty w sklepie z bibelotami. Czemu ty nie idziesz jeść, tylko siedzisz tutaj? Najpierw, znaczy nie idziesz tam. Co? Bo zabawy ci przybraknie. No dobra, no to ten najwyżej chwilę pooglądasz. Dobra, ja tu... A, bo ty miałaś to zmyć. Dobra, to myj. A ja wam powiem ciekawostkę. Dla tych, którzy śledzą serię od czasów mojego starego kanału i tej luźnej rozgrywki, to patrzcie. Tu mamy Zosię. I mamy Zosię Kibo. Jak Kibo, to znaczy, że to jest simka z jakaś z naszego rodu, że tak powiem. No i patrzcie, z jak dalekiego rodu ona jest. Ogólnie to jest nasze drzewo genealogiczne, tylko w tej najprostszej postaci. Jeszcze jest kilka gałęzi tutaj od tego wszystkiego. No ale patrzcie. Zosia jest córką Mikołaja, czyli syna Jolanty. Pamiętacie? Jolanta, Nathan, no i tu był Mikołaj i była Amelia i Amelia miała właśnie Mikołaja, a od Nathana była Brygida i Brygida jest właśnie mamą Idy i mamą właśnie tej Olgi. A to jest właśnie taki nasz w sumie kuzyn, można powiedzieć, znaczy nasza kuzynka, można powiedzieć. No ale ja zaprosiłam i w ogóle się zapoznałam z tą Zosią i nie mam żadnej relacji, wiecie, rodzinnej, więc chyba to już jest za daleko, że tak powiem, za daleka rodzina, żeby Simsy uznawały to jako jakiś tam potomków czy cokolwiek. No ale fajnie, że się tworzą. Dobra, teraz będę musiała właśnie wejść do tej Zosi, do nich trochę ich ogarnąć, może zrobimy to na live'ie. Dobra, już się naoglądałaś, więc wiesz co, zmień strój. A, jest gorąco. To może załóż ten strój, co masz na letnie dni. I chodźcie, jedziemy trochę na miasto, tam do tego centrum Strangerville, trochę pomyszkujemy. No dobra, jesteśmy. I tak myślę, żeby właśnie popytać tych ludzi o te Strangerville troszkę. No właśnie. Jego też zapytajmy. I zaraz tutaj obok jest ten sklep z bibelotami, więc zaraz też tam podejdziemy. No, pogadajmy. Okej, do sklepu z bibelotami, no właśnie. I ten sklep jest tutaj, o tutaj. Dajcie znać w komentarzu właśnie, czy rozwiązywaliście tę zagadkę, czy właśnie pierwszy raz, czy zaglądaliście, czy pamiętacie, o co chodzi. Dobra, sekretne wyposażenie to nie, kup bibeloty. A może kupimy sobie ten kask, znaczy tą tarkę, nie wiem co to jest na głowie. Dobra, dawaj, lecimy. Witam panią. Jak pani się nazywa? Karolina! O, jak ładnie! Mam materiał dowodowy dotyczący tajemnicy Strangerville. Udało mi się go zdobyć od zaprzyjaźnionego wojskowego. Jakie możemy bibeloty kupić? Nie możemy na łeb nic? A, niebieska lawa. Ej, weźmy niebieską lawę, bo
Mamy niebieski pokój, to będzie nam pasowało. Zbierz 15 materiałów dowodowych, stwórz tajne akta, otwórz zamknięte drzwi w sekretnym laboratorium. Tak, czyli teraz musimy, słuchajcie, kup ubrania, to jest chyba kup i załóż kapelusz z folii. Kup kapelusz z folii. Kup i załóż, ja chcę, żeby ona założyła to na głowę. Dziękujemy za zakup, no. Olga, ja uważam, że tobie do twarzy. Wiesz? Do twarzy tobie, no. Czekajcie, trafię w C czy nie trafię? No, gdzie to C? No, bardzo ładnie. Dobra. Słuchaj, bo my musimy zdobyć te dowody, materiały dowodowe, więc może na początek zrobimy sobie na przykład... Więc skąd my mamy te materiały dowodowe pobrać, więcej materiałów dowodowych? Ej, czekajcie. 8 już mamy w ogóle, wow. Materiały dowodowe może znaleźć w całym Strangerville. Przeszukaj pudła i dokumenty w sekretnym laboratorium, przeszukaj archiwa Strangerville w bibliotece. Porozmawiaj z Simami w okolicy, kup urządzenie podsłuchowe i podsłuchuj naukowca lub członka personelu wojskowego. Tak, ja kupiłam te podsłuchowe coś właśnie. Więc będziemy mogli podsłuchiwać, ale najpierw musimy te pluskwy jakieś ten... No dobra, to może chodźmy do, na przykład do tego, do tej biblioteki. Może coś tam znajdziemy. O, idę dostała awans, jest kustoszką zbiorów, to już jest 9 poziom. I dostaliśmy jakieś sterta płcien i coś tam. Wziąłem ze sobą Lili Przyjemniaczek, bo była tutaj z nami w... Właśnie mogliśmy ją wziąć ze sobą. Do kuczej figlarnie? Zaproś do patrzenia w chmury. W ogóle ja to bym chciała, żeby na przykład taka Olga się zaprzyjaźniła z tą Lili Przyjemniaczek, bo to jest taka simka dość w naszym stylu, słuchajcie. No i może zrobimy tak, że właśnie Olga byłaby z nią w związku? Co wy myślicie o takim czymś? Czymś, no, o takim związku po prostu. Myślę, że to by był fajny pomysł. Czemu nie? Tylko właśnie wtedy Ida musiałaby postarać się o dziecko, żebyśmy mieli jakiegoś potomka, co nie? Chyba, że zaadoptujemy sobie, czy tam coś. Ale ten, ale bym chciała właśnie, żeby... Żeby nie był to jednak wampir, bo wiecie, no z wampirem to tak... No on będzie potem żył, chociaż to jest najgorsze, że one żyją wiecznie. Ja bym wolała mieć zwykłego Sima, nie? A czemu już nie mamy romantycznych? Bo ona pewnie jest dorosłą, co nie? No. O, dorosła, my będziemy dopiero młodą dorosłą, trochę starsza od nas. No dobra, zobaczmy, co tutaj możemy. Szukaj archiwa. To może kto to? Dominika Małysz. Dobra, chodź, zobaczymy tylko. Zobaczymy te. O, to jacyś ludzie są. Więc zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj mają. No i co, będziesz czytać w tym kapeluszu? No, czy ona nie wygląda uroczo? Moim zdaniem bardzo słodko. Ten kapelusz dodaje jej po prostu uroku. Ciekawe, czy tutaj z tego jakieś będziemy mieli dokumenty. Najlepiej będzie jeszcze właśnie tych podsłuch jakieś pozakładać. I co? Wyciek nowej gazety. Nowa era. Wewnątrz krateru powstaje zamasowana technologia. No i co? Przeszukaj archiwa. No i dobra. No i co? I nie zdobyliśmy żadnego tego? Trochę śmiesznie. Słabo znaczy się w sensie. O, Kacper się nauczył gotować. Super. Patrzcie, jak Jakub się odwalił. Chyba mu gorąco. Nie wiem, za co on tutaj robi. Nie wiem, może bym im tu postawiła jeszcze jakieś rzeczy, żeby sobie mogli gotować. Chociaż albo by gotowali, a my byśmy korzystały. W sensie Olga by miała właśnie... Na żarcie, oni by jej gotowali, co wy na to? No, bo tutaj trochę nie mają, wiecie, miejsca. Pójdziesz ze mną na randkę? A gdzie? Ogrody pałacowe. O! Posiadłość Don Wuch! To w sumie Don Duch! Don Wuch! To w sumie miłe miejsce, ale nie. Ale nie, dziękujemy. Idziemy się napić z naszego Jakuba tym razem. Jakub ogólnie jest miłośnikiem teorii spiskowych. Dawaj. Oj, Kajsper. Nie obrażaj się, z ciebie też wypijemy. Nie ten. Nie martw się. Dobra, zjedz coś na szybko, Kajsper, bo jesteś w ogóle troszeczkę taki głodnawy. Dobra, a ty jak pójdziesz, jak ty się napijesz, to idź do niego. Znaczy na górę idź po prostu i namaluj obraz, bo nam brakuje zaraz pieniędzy mało i ten. I kupimy tą kuchenkę.
Zrobiłaś te kanapki z bekonem? Super. Więc sobie zjedz. Ogólnie w bibliotece dostaliśmy jeszcze jedną tą. Jeszcze jeden akt, ten dowód, czy tam co to się nazywa. Czekajcie. Postawimy sobie. O, patrzcie. Super, racko. Daję taki poświt, taki niebieski, taką poświatę. No i czekajcie, co my musimy zrobić? Otwórz zamknięte drzwi, no to nie. Stwórz, no to nic. No musimy zdobyć te urządzenia podsłuchowe. Mamy tutaj, patrzcie. Mamy tutaj. No i tutaj mamy i kup pluskwy. I musimy tych pluskw trochę kupić i je popodkładać. I wtedy podsłuchujemy ludzi i wtedy jest łatwiej. Więc ona po prostu, jak się wyśpi, to pójdzie i podłoży te pluskwiaki. Dobra, skorzystaj. Ida, co robisz? Ida, w sumie mogłabyś się wybrać, jak się ściemni gdzieś na miasto. Może byś poderwała jakiegoś chłopa? Albo coś? O, Brygida, matka twoja cię zaprasza. Gdzie? Serio? Chcesz iść, mamo, z duchem? Tak? Okej. Okay. Mam ogromną ochotę poćwiczyć. Ostatnio notorycznie odpuszczam sobie treningi nóg. A każdy wie, że nie wolno tego robić. Przydało mi się jakieś towarzystwo. Dobra, słuchajcie, idziemy z matką, wariatką na trening nóg po prostu, no. Elo, mader, jak mija życie? Albo raczej nie życie? Co tam u ciebie słychać? Słuchaj. Rozmawiaj o gotowaniu. Czemu ona się tak śmieje dziwnie? No pogadaj z nią, wiesz, tam ogólnie, nie wiem, omawiaj z nią estetykę na przykład też. Tak, matka. No naukowcem była, no. Brigida to taka też dobra agentka. No dobra, przyszliśmy na ten, ale w sumie tutaj co my tu będziemy robić? Nie musimy ćwiczyć. Ida ogólnie jest i tak dość szczupłą osobą w sumie już i jest dość, nawet bym powiedziała, za szczupła. Obejmij ją czule, no wiesz, powiedz hello mother. Co tu się spełniło? Co się spełniło? A, ćwicz na siłowni. Aha, okej, okay, super. Nakręć mader, niech idzie te nogi ćwiczyć. W końcu chciała ćwiczyć nogi. O, stylowe. Wiedzianko Szymon Nowak. Emil Kowal. I kto to jest? Stanisław Wójcik. Boże, te nazwiska w Simsach. Mikołaj Kibozuch, trener! O, hej! Wesołe zapoznanie, Mikołaj Kibozuch. To jest w sumie brat tej, Zosi. I ten, i nasz. W sensie, no nasza rodzina. Widać, że to nasz sim, bo patrzcie, jaki ładny. Ta żółta się zrobiła. Czemu? Czy ona jest pobudzona chyba? Hej, co tam u ciebie? Co u... A nie, w sumie tu już nie żyje nikt chyba. Porozmawiajmy z nim. Ale fajny z niego sim, proszę bardzo. Kibo Zuch. Tak, bo Kibo to ma po mamie, a Zuch ma po tacie. Dlatego taka dwuczłonowa, bo ja im zrobiłam taką dwuczłonową właśnie. A ten. Pogadajcie sobie. Fajnie, że się zapoznaliśmy. Tylko czekaj, czy my mamy go jako ten? Znajomość po prostu. Szkoda. I to jest właśnie brat Zosi. Zosia jest jeszcze nastolatką. Bo Zosia też jest Zuch, czy ona jest tylko Kibo? Ona jest tylko Kibo. A to jest jej brat chyba. O, tu jeszcze ktoś jest. Patrycja Kowal. Maciej Kowal? Patrycja Kowal. Skąd ta Patrycja się wzięła? Billy Kowal. A, no tak, bo Maciej Kowal, bo Brygida miała... Co? Nie, to coś za daleko poszliśmy. Tak, bo Maciej i Brygida tak jakby wpadli, no i Maciej ją zostawił faktycznie i potem się związał, no tak, już ja sama nie ogarniam, ale tak, to było takie pogmatwane. Dobra. Myślę, że mader... Nie, czekajcie, za ile czasu się kończy? Za 3 godziny 44 minuty? Mamy tutaj tyle siedzieć? Czy może ktoś jest tutaj ciekawy? Ta Lilith, przyjemniaczek, to jest wszędzie. A ty? Naoki. Naoki, sroki. Naoki. Naoki, naoki, naoki. Pokaż się, ty. Czy ty masz wąs? Tak mi się kojarzy. Nie masz wąsa. O, chodź, przywitajmy się z nim. Ciekawy dość, taki dość. Więcej opcji. Ten tu nam przylas. No ale zapoznajmy się z Naoki. No, taki dość ciekawy dość. A tutaj kto jest? Rohan. Rohan. Dobra, pogadajmy. Psi, powykrzywiało nas deczko. Więc lepiej stąd spadajmy, zanim nie będzie. Nie straszmy ludzi. Dobra, Ida zawsze tak o tej porze ją tak łapie. Ta trząchawka troszeczkę. Więc teraz będzie tak latać sobie. No muszę wam to pokazać, bo to śmieszne jest. Na każdym odcinku będę wam to pokazać. Aż ją wyleczymy. O, aha. Dobra, okej. Okay. Niech popatrzy.
Okej, przyjechałam trochę na miasto z Olgą, żeby podłożyć te pluskwy. No i tutaj mamy personel wojskowy. Tak, zaraz idziemy robić urodziny. Ignacy. I tutaj bym chciała mu spróbować przyjazne powitanie. A ta za do pracy idzie? Weź ty sobie, mogę tak stąd? Nie. Mogłaby wziąć sobie wolne. No dobra. Już przywitałaś się z nim, umieść pluskwę, no. Dawaj, spróbuj mu umieścić pluskwę. Udało się? Nie zauważył, użyj urządzenia. O, nie zauważył? Nie zauważył. O, tu jest jeszcze jakaś pani. Więc zabawne powitanie, bo tam było napisane, żeby właśnie dla personelu wojskowego albo dla tych naukowców. Więc spróbujemy jeszcze jej. Nie zauważyła, okej. Okay. Jeszcze fajnie by było, o właśnie, z tą babką już gadaliśmy, więc fajnie by było jeszcze jej właśnie umieścić pluskwę, bo ona jest właśnie z, wiecie, z tych, z medyków, czy tam z naukowców. Patrycja nie zauważyła, dobra. Moglibyśmy takiemu komuś też, więc takiemu on teorii spiskowych, tak? No, miłośnik teorii spiskowych, jemu też można podłożyć, czemu nie? Dobra, ale spróbuj umieścić pluskwę, no. No, na ławeczkę, na ławeczkę. Nie zauważył, no dobra. Okej, okay, więc paru osobom podłożyliśmy, lecimy do domu, sprawdzimy, czy coś się uda. No i organizujemy urodziny. W sumie Olga sama sobie urządzi przyjęcie urodzinowe. Bo ona chyba zna więcej osób takich, co ja bym chciała, żeby przyszli. A więc tak, Jakub, Sosna i Kacper to raczej nie. Właśnie weźmiemy Zosię, weźmiemy Olgę, Rachida absolutnie. To jest dziwny typ. Lilith. No Kaleba możemy zaprosić. A kurde, a my nie znamy tego Mikołaja. Ja bym chciała tego Mikołaja jeszcze zaprosić. Ale to może Ida najwyżej oddzielnie zaprosi. No dobra, starczy. Żywieniowiec to nie i w ogóle nie. I właśnie czas to wybierzemy, która jest 11. Może na 15. Nie, nie w muzeum, u nas w chałupie. Gdzie jest nasza chałupa? Rezydencja Kibo, rezydencja Kibo. O, to domek tej Idy, znaczy Joli był kiedyś, no. Takie wspomnienia. O Jezu, kto tu ma urodziny? A, to nasi ziomkowie. A tutaj ma Ida urodziny. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. A impreza będzie przygotowana, słuchajcie. A ty zaprosisz właśnie Mikołaja, nie? No, w sumie ty znasz więcej ludzi. No, znasz jeszcze Szymona i Ignacego, też naszych ziomków. I Ewę, też naszego ziomka, więc ona ich zaprosi, wiecie, tak oddzielnie jako, że. I czekajcie, ja kupię jakąś muzę, bo nie mamy żadnej muzy. Okej, okay, dobra, impreza powoli się zaczyna i patrzcie, tutaj mamy Ewę Kibo, czyli też nasza rodzina i tutaj mamy, że to jest nasza kuzynka. Tu mamy Ignacego, więc w sumie to jest jej brat, czyli też nasz kuzyn, więc też powinno być, że ten, no, kuzyn. No ale widocznie... Zaczynajmy, tak. Widocznie jakoś tak to jest. A, ona sobie zrobiła tort, Olga, gdzie go niesiesz? Daj tutaj... czekajcie, muszę gdzieś to postawić... Tu może stać i daj świeczki urodzinowe. No. Tak. O, Ignacy Kibo, znaczy Szymon Kibo to jest nasz wujek. Czyli brat naszej mamy. On w sumie był jednym z najmłodszych, więc dlatego jeszcze żyje. I patrzcie, będzie nasz wuj? Wyświetli nam się tu. Wuj. No, wuj jest, widzicie? Dobra, ona jest głodna, więc weź sobie może kurczaka. Gra tutaj muzyka? Gra, no dobra. Okej. Okay. A ty kim jesteś? A ty jesteś Olga, no tak, faktycznie. A czemu oni nie wchodzą do środka? A dobra, może już wejdą. Dobra, tutaj idzie jeszcze Lilith, idzie właśnie Zosia, czyli też nasza ten... Zaproś do nauki tańca. Chodź, Zosia, potańczysz. W ogóle chodźcie wszyscy, potańczycie. Zaproś do nauki tańca. I zaproś do nauki tańca. Dobra, tutaj Ida już imprezę rozkręca. To nic, że jest dopiero 16. Impreza się rozkręca, dobra. Okej. Okay. Olga, ogólnie tutaj żrzej z tym Kalebem. Ona z tym Kalebem jakoś tak dużo czasu spędza, to dziwne. Dobra, ale może później weźmiesz koktajl owocowy właśnie. Popijesz tego kurczaka, czy to co to?
Tu wszyscy tańcują, słuchajcie. Właśnie fajnie by było z tą Lili tak troszeczkę pogadać, ale to zaraz, jak właśnie już ona będzie tą młodą dorosłą, nie? To wtedy pogadamy z Lili tak bardziej. O, jest też Zosia, no tutaj jest dużo takiej naszej rodziny dalszej. Więc mi spoko. Będę musiała właśnie tu porobić jakieś różne jeszcze relacje, żeby ten nasz ród nie zginął, tylko żeby było więcej dzieciaczków z naszego rodu. Dobra, chodź, zdmuchnij świeczki, bo zaraz wyjdzie na to, że pójdą wszyscy. Dawaj, zdmuchaj świeczki, bo to już połowa imprezy. Ła, 100 lat. Jej, dobra. I ona jest leniwa, ona jest zapaleńcem. Zobaczymy, co jej się wylosuje. Porywcza. O, to by w sumie do niej... Znaczy w sumie leniwa, porywcza, wpadają w gniew. A... No dobra, zróbmy to. A zróbmy to, bo w sumie nawet to by pasowało. I tutaj widzicie, taka dość ciekawe połączenie, więc okej. Tak, od Brygidy może się spodziewać prezentu, super. Dobra, idź się wysikaj, bo się zsikasz na własnych urodzinach i dopiero będzie afera. A ty zawołaj wszystkich na posiłek, ale sama nie jedz. Naprawdę muszę już iść. No zjedzcie chociaż tort, halo. Chodźcie, tylko ty nie jedz, bo ty będziesz zaraz źle się czuła. Naprawdę muszę już iść. Ale słabi z was imprezowicze. Wszyscy już idą. Żal. Żal. A ta Lilith została, dobra. Ona sobie zje, to właśnie pogadamy sobie z nią troszeczkę. Podziękuję jej za przybycie, że wiecie, że przyszła, że fajnie, że teges. No, o tym Strangerville możesz gadać. Ogólnie to później jeszcze zobaczymy, czy coś na podsłuchu nam się udało znaleźć. Ten, jak się odstroił, Kaleb. No dobra, pogadajcie sobie. A ty co? Co ci brakuje, że jesteś taka ten? No, mówiłam ci, żebyś nie jadła, to żeś pochlała, ale teraz masz. Dobra, wy się urwijcie, może z przyjęcia trochę sobie tam idźcie w swoje te... O, nie można? A czekajcie. Jakieś swoje, na swoje sprawy pozałatwiajcie. Halo? Czemu nie można? No to nie, to nie, nie to nie. Ojeju, jakie słodkie. No tak, one w sumie blisko są jako siostry. Dobra, chodź jeszcze tylko na koniec odcinka, chodź tutaj zobaczymy, czy z tym podsłuchem to coś działa. Podsłuchuj na przykład Olgę Bocian. Zostaw to i chodź. Wiem, że to twoje urodziny, no ale chodź, zobaczymy tylko. W sumie już nikt nie został prawie. Ale ta Lilith została, nie? Dobra, chodź zobaczymy, czy to w ogóle wiesz. Coś nam da. No, dawaj. Okej, okay. W laboratorium jest tylko jeden strażnik. O, jest, dostaliśmy materiał dowodowy. Super, więc takim oto sposobem możemy zdobyć. Co? Co ty robisz? Ojejku, ale żeśmy ją przyłapali, co? Oj, biedna, zjadła ten tort. Ojej, dobra, słuchajcie, będę kończyła ten odcinek. No trochę tutaj żeśmy narobili zamieszania. No były urodziny, tutaj trochę rodzinnych spraw powiązań wam troszeczkę zdradziłam. No i Olga zaczęła się zajmować właśnie tą sprawą. I myślę, że na następnym odcinku podejmiemy jej właśnie karierę wojskowego. Więc tak, no i zobaczymy, może z Lilith się trochę bardziej spiknie. No a właśnie dla Idy chciałabym poszukać jakiegoś innego faceta. Takiego ludzkiego, nie wampira, żeby ona się związała właśnie z takim ludzkim człowiekiem. Także tak, dobra, dzięki wam serdeczne za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak się podobało, subskrybujcie, piszcie jakieś rady, porady, co uważacie. No i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!